Pomocy, ja sobie psuję wszystko. Ja nie chcę sobie psuć wszystkiego. Co to? Wait a minute. Naprawdę panele mi prześwitują ze wszystkich rzeczy za krzesła? Tego się nie spodziewałem, czy jest sobie czasy dostanie. Chase'owi? O, na dłuższą chwilkę wpadnę. To coś nowego? Nie no, przedem oczywiście, ale ten. Ostatnio mam wrażenie, że bardziej. Witałeś się. Co myśmy mieli zrobić? Iść odebrać nagrodę w Salemie. Czemu sobie sobie rzeczy? Chciałbym wiedzieć, czemu sobie sobie rzeczy. Chciałbym też wiedzieć, dlaczego nie pomyślałem o tym, żeby podładować pada, więc muszę grać na Joy-Conach. Nie jest to jakaś wielka przeszkoda, ale super wygodne też nie jest. Nie, no jasne, ja to jak najbardziej rozumiem. Sam wiem, jak to bywa. Tak, ile mam kasę? Yeah. Cześć, tato, daj nagrodę. Nagroda za uratowanie szpitala! Wiesz, jak ty nosisz, że tam nikt nie nas nie czas to podaj? No, raj. Znam uczuć generalnie, że... Czasami mam tak, że jak są te dni, kiedy są streamy, to czuję, że dzień dosłownie nie istnieje. Ale tak, to jest pan zapałka scenariusz. Zgadza się to dokładnie, ten scenariusz. Z mamony wszystko okej. Okej, czyli możemy przy okazji do niego podskoczyć. Zobaczcie, jak tam u niego. Jesteśmy bohaterem! O mój Boże. Czy to był przy okazji scenariusz, kiedy Lenowi odpierdalało i Megaman pokłócił się z Megamanem? To mógł być ten scenariusz. Oh god. O, a propos. To pan zapałka dla ciebie, dzieciaku. Czy oni się w dwójce nie kłócili? Właśnie, wiesz co, w dwójce na pewno się kłócili wtedy, jak pojechali do Netopii. I zastanawiam się, czy tutaj też tego nie było. Ale już aż tak dobrze nie pamiętam trójki. Tak, tak, zmieniłem się, poprawiłem się, teraz będę dobry, o. Nie, nie ufam ci. Wiosę 2. O mój Boże. Czy my wchodzimy w ten wspaniały scenariusz, gdzie musimy używać duże ilości nadczepiorowych chipów? Błagam, powiedzcie, że się mylę. Ja się nie mylę, prawda? Chciałbym się mylić, ale... To jest... Takie zdenne wspomnienie, że przed oczami pojawiały mi się wspomnienia z tego. Ja już wiem, co mnie czeka i nie chciałem tego wiedzieć. Nie jestem pewien z tego, czy zdenne wspomnienie na Core Memory to dobre tłumaczenie, ale nie czepiajcie się. Proszę, nie czepiajcie się. Sobie muszę pracować nad tym stylem. Przepraszam, jeżeli będę pokazywał lekko. Wróciłem ze spateru, gdzie. Okazało się, że jest zimniej niż myślałem, że jest. I byłem tym mocno zaskoczony. Więc mam nadzieję, że nic z tego jak taka nie będzie. Rainbow. Niezłe wspomnienie. Nie mów tak. Ja nie mam TS, prawda? Mamy NG Change. Co do tego, I swear to God, jeżeli będę musiał jednocześnie presa i NG Change wrzucać, nie będę zadowolonym człowiekiem. Dzisiaj czwartek. A w czym problem? My jesteśmy w WC1. Doskonale. Miałem takie dziwne wrażenie, że jak to wejdziemy, to pożałuję, ale zgadnęliśmy Prisma, więc this is fine. Mam we mnie, witam bardzo serdecznie.
i stąd chyba w miarę blisko mieliśmy do dwójki, raj. Zdążę czy nie zdążę? Zdążę. Czy Deadman double hituje tak jak Headman? Tak się zastanawiam. Nie, mam wrażenie, że jądro problemu w polskim nie działa tak dobrze jak w angielskim. Że po polskiemu prędzej by się powiedziało do sedna. To jest zbyt silne. Nie mogę sobie tego odpuścić. Czy to jest takie, czy jest potrzeba? Tłumaczenie on 18. To było Halt of Darkness bodajże. Darkness. Czy to matko jeprze... Królestwo Serce nawiązanie? Czy to matko jeprze chujowe chipy? Wait a minute, co ja robię? Nie widzę z tego życia. Myślałem, że... Z jakiegoś powodu myślę, że one zawsze będą powyższać wtedy, kiedy jestem w ich rzędzie. Ewidentnie się mylę. Właśnie, jako że gram na tym, na... Joy-Conach, też chcę zobaczyć, czy na Joy-Conach mi wejdzie. Op. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. On tak nie działa. No ewidentnie nie, skoro zaczyna rozstrzelać, jak jestem na zupełnie innych rzędach niż one. I to mnie właśnie wytrąciło z rytmu lekko. Bo też chciałem tak zadziałać, że one mnie zaskakują dopiero jak się tam pojawia. A tu Lipton. To w sumie jedynka, a to inna sprawa. Jedynka miała swoje dziwne quirki. I o jedynce staram się nie pamiętać, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. Jedynka dla mnie nie istnieje, nie może mnie strzelić. To w momencie, którego zabijasz, bastel nie oszczędza się od startu gry. Czy to naprawdę tak działa? Jakaś część mnie ma takie, to nie może być taki głupi prawda. A jednocześnie, jeżeli ktoś mi powie, że tak działa, to powiem, że okej, okay, I believe you. Hello, czy to ty jesteś tym samym człowiekiem z WoWa? Wyglądasz zbyt zwyczajnie jak na nawigatora z WoWa. Nie podoba mi się zestaw chipów, który mam. Odrobinę. Zróbmy może tak. Zapominam swoją drogę zawsze, że ten, że Flashman przychodzi przez te HCD. Niechcący wcisnąłem A. Nie było to zamierzone, mogę na to obiecać. I nie trafię też tym stepsoldem. Zadawałem. Okej, okay, czyli musimy ich znaleźć więcej ewidentnie. To nie było jedyne. W ogóle się zawsze zastanawiam, bo w BN2 bardzo często spotkaliśmy nawigatorów, którzy używali silniejszych wirusów. Czy w tamtej grze jest w ogóle możliwe, żeby dostać chipy z takich walk? Bo nie jestem pewien. Nigdy mi się chyba nie udało. Zawsze kasy zostawałem. Ale zastanawiam się po co, czy jest możliwe, żeby tak cheatować sobie grę, że dostać jakiegoś super silnego chipa przez to, że dobrze zawalczyliśmy. Z czymś, czym nie powinniśmy jeszcze. Dobra. Niekoniecznie w tej kolejności. Dwójkę grałem na 4 razy, więc nie odpowiem. No, teoretycznie w takim razie ja powinienem znać odpowiedź na to pytanie. Biorąc pod uwagę, że je zadałem, to chyba można się domyślać, jak dobrze z tym jest. Mety trójki. Tym razem na pewno się uda. Mówię wam.
O kurwa. Zabił to. Dobre wyczucie, Sevi. Treasure of Beach Area. Dobrze się składa, że jestem akurat ten. I o co u Tamako? Bo ona miała do strefy parzowej teleport, jeżeli dobrze pamiętam. Flashman. Czy z nich się dostawało ten specjalny chip za custom style, czy z tych drugich, z lodowych? Bo one miały chyba, daj? Right? Czy mi się już miesza teraz? Wyszedł po jednym miesiącu za bezprawowanie. I mean... Mógłbym się, że o kimś dosłownie tak powiedzieli, że ej, słuchaj. On jest moim... przecież ten... od gospela. On tak wyszedł. Cześć, pasku. Dobra, zaczekam aż boomer zle... Au, wiedziałem. Boomer mnie akurat trochę bolą. Flashman for 4 zdaje. Muszę kiedyś zagrać Magmamala, żeby się pośmiać po prostu. Samych tych ocen, jakie są wydawane. Ja w sumie nie grałem żadnego Magmamala. Jeee. Yeah. O mój Boże. Nie przyznaję się, tak coś tu stało. Jak to dobrze, że tytuł Simmy jest bardzo adekwatny. Jeszcze dwa Magmamale są fucking cool. Epizody jest całkiem cool. To nie jest tak, że o tym, o Magmamalu 3 mógłbyś też mówić, że jest cool, gdybyś na przykład odpuszczał sobie za jakiś 3-4 etap. Bo naprawdę mam takie wrażenie momentami. To nie zadziała. Tak bym chciał. To może tak bym chciał. A... Fajne. Zapatrzyłem się na czat i nie zauważyłem i w jaki dzisiaj sposób gra mnie stolowała. Chyba, że ja sam się stolowałem. Wbiegając na pole, na które miał spać popek na map. A wydaje mi się, że ja tego nie zrobiłem. Right? Potem jeżeli mogę tak mówić bezpiecznie z tego kajwatu. I guess. Jakby z jednej strony rozumiem, z drugiej strony... Tam wyjadł, czy nie? Tak, nice. Z drugiej strony też rozumiem, dlaczego te gry mają więcej kontentu, tak? Czy można by było uciąć trochę tych gorszych etapów? Pewnie tak. To wtedy pewnie trzeba by było też ucinać trochę tych lepszych. Bo żeby tiery były zachowane. Możliwe, że na przykład dostaje na tyle dużo tego dobrego kontentu, że uznaje, że nie jest warto. Pomijam wszystko, co nie jest stricte etapami. A tam są jakieś rzeczy takie, które nie są czystymi dialogami? Powiem szczerze, ja się na Magmamalach nie znam, więc proszę wybaczyć mi jakieś głupie pytania. Bo pomyślałbym, że w takim razie pomijasz bardziej jakieś rzeczy typu... właśnie dialogi, nie dialogi... jakieś minigierki czy coś... Że nic takiego konkretnie... Nie jest to nic, to można by traktować jako taką megamanową rzecz, o, może w ten sposób. To bardziej jakieś takie... poboczne rzeczy.
Nie wiem, czy udało mi się wyrazić to, co chciałem wyrazić. Mam nadzieję. Magma Manager jest cool, bo fajnie się ogląda, jak sobie dostaje breakdown. I mean... Od tego teoretycznie był też ten. Był też... Jak to było? Yggdrasil? 90, nice. Ja tak samo miałem, jak przechodziłem ten demake X8, że stwierdziłem, że no widzę, że jest taki content, jak na przykład jak się nazywało te serenady, nie serenady, tak, i uznałem, że pewnie byłbym w stanie to zrobić, ale mi się nie chce, bo spędziłbym za dużo czasu i bym się zwyczajnie za bardzo nawpływiał. Jakoś ostatnio staram się unikać rzeczy, które są trudne tylko po to, żeby być trudne. Powiedział twoje gęste, grając to sobie regularnie. Jak to jest być hipokryto? Dobrze? Czy ja powinienem jeszcze jakiegoś wołu nawigatora? Bo nie widzę żadnego. I zdałem się, czy po prostu nie spróbować przejść tam, gdzie byłem przed chwilą. Opowiem wam zabawną historię. Widzicie, co to właśnie robię? Użyję Stepcrossa, dostanę IO-jem i przedmię Stepcrossa. Zamykam oczy. Maszuję. Okej, nieważne. Byłem pewien, że gra mnie tak troszkę. Chciałem coś mówić o metaforze. Znaczy... W metaforze nie było aż tak źle. Nie, jak na tego, jak na standardy atlusowe nie czułem, że było dużo momentów, gdzie gra mnie bullshituje kompletnie. Powiem szczerze. W sensie, żeby nie było, nie powiem, że w ogóle nie było, bo wciąż jednak mówimy o grze Atlusa. Wait a minute. Właśnie zdałem sobie sprawę, że jojo się przerywa, jeżeli ja dostanę obrażenia. To nie jest coś, co myślałem, że tak działa. Hej, działa. Nie da obuć prawo, po to by obuciło się w tej inne prawo. Znaczy, bardziej myślałem w kategoriach walk. Zawsze tak nie działało. Właśnie nie kojarzyłem tego. Głównie dlatego, że ja w większości wypadków, jak używam joja, to korzystam z Zeta joja, które nie ma tego problemu. I czemu do diabła wszyscy ci przeciwnicy mają te stoneboxy? I gaster, bo odważyłem się Bastera używać. Dobra. Stąd przyszedłem, więc tutaj nie chcę iść. Gdzie jeszcze są trzy wylutki? Nie zdążę, coś czuję. Yep. A już ten counter kit wszedł. A, kurde, nie udało się. Mogli przynajmniej mi dać więcej tych HP-ków. Co ja, czy ja jestem w tej strefie, gdzie jest Bubbleman? Czy ja jestem w tej drugiej strefie, której nie jest Bubbleman? Czy ma? No przysięgam, każdy jeden ma tego standboxa. Ben właśnie mówi, że widzi się pewnie później o 24 godziny.
A, dobre wyczucie. Bardzo dobry content był. Ja wciąż podziwiam, że serii tyle tego ogarnął. Sylap 1. Zastanawiam się. Mam głupi pomysł. A wszyscy wiemy, jak głupie pomysły się kończą. Ogarnąć jakiś szybki rod Demonsów. Podejrzewam, że sprowadza się do Knight Enchanted Falcon i przejść z nim całą grę. Mamy rozkminę. Ja w ogóle mam Lifesoda obecnie w folderze? Nie, tak. Mógłbym mieć jeszcze jednego. Tylko nie wiem, czy chcę. Mógłbym mieć Zeta Sejta? Smakowak. Też Luna. Jakby się ktoś pytał, co właśnie kombinuję, to zastanawiam się, czy jestem w stanie sensownie pobić tutejszego przyjaciela, zbrodniarza wojennego, skurwysyna. Bo trochę mnie korci, żeby to zrobić. A z drugiej strony nie, zrobię to jak będę miał już tego Fastgage'a. Jak będę miał Fastgage'a, to będę kombinował. Tylko teraz pytanie... tam jest. Najgorsze jest to, że... bodajże tam, gdzie właśnie patrzyłem, jest... Fastgage. W tym miejscu jesteśmy, ale jesteśmy w bardzo przyjemnym scenariuszu Flammena. Najprzyjemniejsza rzecz, jaką w życiu robiłem. Zastanawiam się, co gorsze, Flammen czy Freezeman. Mam wrażenie, że Freezeman jest lepszy, bo przynajmniej nie wymaga konkretnych chipów. To jest to Fabio, bo ci nie mieści. No właśnie, to jest ten problem. Będę się trochę ruszał. Zupełnym przypadkiem, zrozumiałe. Miłego ruszanka się. Byłem o krok od pojedzenia bardzo blisko znacznego słowa. Znaczy właśnie to nawet nie do końca blisko znacznego. Mam do siebie jeszcze resztki szacunku. Aczkolwiek czasami intuzywne myśli muszę wyrzucić z siebie. Nawet niepokrewne, podobnie brzmiące. To jest chyba najlepsze określenie. Jacek, troszeczkę psujesz. Chciałbym pokazać ten kubek, ale on ma na sobie ten... Kain! Pewnie mógłbym go pokazać. Mógłbym. Nie wiem, nie jestem pewien, czy ja go bym mógł pokazać. Bo generalnie dostałem z roboty kubek, na którym jest ten cytat mojej teamderki. Jacek, to przeczem psujesz. Jak to nazywa ich podstawówce? Moja podstawówka była tak dawno, że mogę nie pamiętać. Może będzie mi się mniej ćwiczyło. Wiesz co, Luna? Ja się trochę boję, że jak tak mówisz, to będziesz zaglądała na czat i nie będziesz ćwiczyła. To jest takie tylko moje lekkie podejrzenie. Z
sensie, to nie jest tak, że ja w ciebie nie wierzę. Bądźcie, Panie Boże. Mam teraz wyznaczony maszyna liczy. Tak, i co z tego? Ja też na rowerku. Słuchaj, Luna, ja mam rowerek. Taki fajny, stacjonarny, który też mi pokazuje, ile przejeździłem. I mówię sobie, że muszę przejeździć danego dnia ileś, tak? Jeżeli myślisz, że zdarza mi się... Naprawdę? O mój święty Boże. Jeżeli myślisz, że regularnie mi się zdarza, że ja przejeżdżam tyle, ile trzeba, to jesteś w jednym wielkim błędzie. Nie wierzę w ciebie, bo ja w siebie nie wierzę... Inaczej, nie wierzę w siebie, bo mam doświadczenie z tobą. O, może to jest lepsze określenie. Dobra, jak można szukać? Na... U mnie to bardziej jest kwestia, że ja sobie włączam odcinki Sneaky do tego. I zazwyczaj schodzą mi dwa odcinki, tylko często się zdarza, że zejdę sobie na chwilę popisać z chłopakami na Discordzie, bo akurat jakiś fajny temat padł. Akurat zawsze wtedy, kiedy wsiadam na rower. Wiecie, takim czystym, zupełnym szwatkiem. Tak, to jest mój dzień. O, oh, baby. A jest, przynajmniej to się udało. Czy fizyczne ćwiczenia się przyswajają? W jakim sensie przyswajają? Co masz na myśli przez przyswajają się? Czytałem już piracką nowelkę. A w sumie klasa Model IT jest po polsku, czy też bardziej oficjalne angielskie wydanie? Bo polskie wydań nowelek aż tak bardzo nie kojarzę. Jest głównie... Głównie co kojarzę, to że jest Zero i Sao. Przynajmniej z tego co kojarzę. Pewnie parę jeszcze rzeczy jest, ale... Ze dwóch powodzenia. Trzymam kciuki, że Steam nie będzie się dekontentował i nie będziesz przychodziła na czat pisać. Z Polski strony co sprawy. Czemu? Czemu po prostu nie z polskiej strony? Czy naprawdę nie ma? Okej, bo było taniej. Jest to argument, który jestem w stanie przyjąć. Custom Sword Z. Mieliśmy już wcześniej Custom Sword, więc to bez wielkiej różnicy. Biotaki nam to specjalnie uzupełni. Dobrze, a powinienem. Yep. Nie wiem, tak się przyzwyczaiłem do czytania po angielsku, że aż dziwnie by mi było ta sobie nowelkę taką na przykład w pełni po polsku czytać. Jedyne co mi się zdarzyło to chyba właśnie tylko Zero, którego też mam bodajże jeden tom i to drugi. Uda mi się, czy mi się nie uda? O, uda mi się. Jeszcze dawno chodziło, książkę przeczytałem. Trochę same, przy czym staram się nadrabiać tym, że czytam sobie właśnie nowelki jak takie. I też robię to na Kindle jak tak, więc takiej papierowej książki też mógłbym powiedzieć, że już trochę nie czytałem. Ale też nie czuję jakoś aż tak bardzo potrzeby jak mam Kindle. Na jego po 100 złotych tam po 470. To i tak drogo. Niech ja tam sobie, już tak zrobię, że mogę czekać 2 miesiące, gdziekolwiek znajdę dostęp. O Jezu! Nowi zabójcy przyjdą i cię zniszczą. Mam dużo HP. Dam sobie radę z sałtujką. Panie Zapałko, pomagasz nam?
To bardzo miłe z twojej strony. Chłop nie jest za bardzo wygadany. Pokonać trzech naraz. Niby się to nigdy nie udało. Ta, musimy iść podziękować mu osobiście. Przejść natychmiast na pasę ACDC. Jestem przed BBS-em. No dobrze, można podejść. Tylko chciałbym się stąd vlogować, bo stąd będzie kawałek. No i Jackal to nie jest jakieś złe określenie. Dałoby się zamienić tamto słowo na nieco inne, żeby było dużo gorzej. Alright, zamknięte. Tak. A jak to było? To wszystko 10-11-letnie dzieci. Zastanawiam się, ile mi jeszcze zostało tych WoW drzwi do otworzenia. Wydaje mi się, że większość potwierdzam już. Mam nadzieję przynajmniej. Czyli to nie mogę pomagać wujkowi Jackowi wsiadać z konia? No dobrze, rozumiem. Będę pamiętał. A co jeżeli biedny wujek Jacek nie może zejść z konia? To co wtedy? Mam go tak zostawić? Żeby cierpiał? Paskudne. Zero szacunku dla wujka Jacka. Wtedy jest horsemanem. W sumie, czy najbliższe, co mieliśmy Horsemanowi, to Centaurman? Tak się zastanawiam, czy było cokolwiek bliższego. Bo chyba nie. Dobra, ktoś miał stać przed BBS-em. To te? Byłem sobie pający, ma potencjał. A tak, znam pana zapałka. Powinieneś na niego uważać. Well, był kiedyś WoW, więc nic dziwnego. Jak naiwnym można być? Holy shit. Znaczy, no ja wiem, że póki to nie daje postaw. Żeby go podejrzewać, ludzie mogą się zmieniać, jada jada. I wiadomo, że ja to mówię z perspektywy osoby, która zna tę grę, ale... Czy ja mogę sobie zrobić jednorazowe? Mogę. Na pewno coś dobrego dostanę, zobaczcie. Jak to nowy klasyk, nie spodziewałem się niczego, ale i tak się zawiodłem. Szmamoro jest tutaj, czy... gdzieś indziej. Siedzi w drugim pokoju. Cześć, Mamoro. Wow, niedługo będzie mógł wracać do domu. Wreszcie jakaś operacja, Kasia. Oh, baby. Cześć, panie Zapałko. Zainstalować program w systemie save'a, bo ale nie wiem, jak to zrobić. Ale dlatego 11-latek to ogarnie. O mój Boże. Jeszcze tak bezczelnie zbejcony. No przynajmniej trzeba przyznać Maczowi, że umie...
nazwy korzystać. Mam unlockery? Tak, 4. Po co się ostatnio wydawałem całą kasnę, nie? Anyway. Ja chcę ten token. Mam ochotę powiedzieć, że mając z Fast Gage'a będę w stanie już sensownie bić nawigatorów. Może niekoniecznie Bubblemana, bo na niego nie ma jeszcze chipu za bardzo. Filmia Wastu. Pada wirusów. O mój Boże. Zdałem sobie sprawę, że w tej grze to my aktualizujemy bazę wirusów. O mój Boże. Zapomniałem, że to jest rzeczą. Co rozsądnego mogę dać? Chyba tak. A, za późno. Myślałem, że Kantej hita złapie. Przynajmniej jedna dobra rzecz jest taka, że podczas dash ataka jesteśmy nieważliwi, więc mogę po prostu przez boomery przeskakiwać. Dobra, gdzie nas to wyrzuca? Tutaj. Czyli muszę przejść... Górą czy dołem? Chyba górą. Fanfar L. Big L tak zwana? No dobrze, spróbujmy raz jeszcze. Witam. Porozmawiajmy. Teraz problemem będzie to, że musimy ogarnąć, jak poradzić sobie z całą resztą tego customizera. Gdzie ty jesteś? A! To jest zły pomysł. Ja nie powinienem tego robić. Kiedy się dostaje drugi update? Idę sprawdzić, kiedy dostaje się. A, right, mogę... A, przecież ja tak mogę, nieważne. Dzięki za zwrócenie uwagi. Na chwilę to robię, żeby nie było. Prawda, nie mogę peca używać takiej sytuacji, ale... Kto by się trzymał takimi nabiatkami? Ups. Wait a minute. Mam, typ mam. Ja zobaczyłem, że taki mądry. Ja widzę pompek. Nie wiem, w czym problem. Pompki nie są złą rzeczą, przysięgam. A to jest memorka? A tak, cielę. Czy ja chcę?
Zastanawiam się, czy mój folder jest wystarczający w tej chwili, żeby poradzić sobie z tym kurwolem. Gas Metal Stage. Gdzie jest Ice Stage? Gdzie jest Effect 30? Nie, nie idę, nie będę miał lepszej rzeczy na skórze syna. U nas pamiętam, że na pompki na kolanach mówiło się, że to są żeńskie pompki. A dalej najgorsza to nie wiem. Istnieje Power Stone, cześć Matkipku. Hello. Program do Sela, bo jeden. Palestone trzeba trafić. Trafianie Palestonem jest specyficzne. Jestem twój, sobie zapraszamy do jeden. Mega Manie, jak to jest iść podpalać cały internet? Będziesz się dumny? Czy ja dobrze pamiętam? Nie, dobrze pamiętam. Teraz są działalnie starczami DB. Ja trochę się nauczyłem używać Power Stone'a, ale... Wciąż nie uważam, że jest jakiś super. Jest to zdecydowanie jedna z broni w historii broni. Lobby Vending Machine. Lepiej walczy. Znaczy generalnie w piątce mam wrażenie, że w większości bossów można spokojnie walczyć Busterem, tylko dlatego, że Buster jest bardzo interesujący w piątce. Len zainstalował pani Pangu ogień. Pogchamp? Ty jesteś od gamblingu, ja się nie bawię w gambling. Gambling można się bawić, jeżeli są safe state, bez tego nie tykam tego. Ej, chcesz się popalić? TCD? I guess. To wam sobie przypomnieć, czy jest jakiś, który nie jest bardzo prosty. Boczka, jak to idzie? Gravity jest prosty, Gyro, jak już się wykmieni, jak działa, jest prosty. Krystal jest w miarę prosty, Napalm jest w miarę prosty, Stoneman XTD. Chargeman potrafi być upojedliwy. Waveman jest prosty. I Starman jest prosty. Tak, są PCD. O tak. Idziemy podpalić też naszego ojca. Doskonale. Każdą chwilę robi się teraz lepiej. Flame data. Wcześniej były tylko ogrzewające, a teraz? Oh baby. Gdzie jest pan Pogchamp? Progchamp? Ja mogę nie zdążyć. Próbujemy. O, nice. Backflagi padną. Ja mam backflagów. 250. 250 i to już po zakupieniu gigachipa. Zrobi się zbyt ciepło. O, i tam przejmujesz się. To wszystko. Nowa stage, doskonale. Czyli pan zapałka jeszcze musi tylko wszystkie odpalić. Na palcach chce popalić o łóżko. No, całkiem nice. Ta i teraz będzie tylko takie, nie masz wrażenie, że jest tu nieco za ciepło?
Na. Ważne pytanie. To chciałem zobaczyć. Ja mam Flashmana V2? O no. Nie, zaczekam chyba na tego, na kolekta. Z V2-kami. Plantman nie pamiętam, czy nie był w internecie, więc nie jestem pewien, czy ma to sens w tej chwili. Miałem takie wrażenie, że jest to ciepal, może to tylko ja. Ja dzisiaj tak przemawiam, że potrzebuję ciepła. Maszyna się pali, doskonale. A kto to mógł zamontować takie rzeczy? Kto to za bohater zamontował takie programy? Wytłumacz się, Len. Panem szkoda, że 16 to intensywnie zła gra. Podoba mi się, jak twoja opinia skacze o tej grze, Jezu Chryste. Dane 4 i Hospital.com 3. Dane to 4 nie jestem pewien, czy mam dostęp w tej chwili. Czy oni właśnie powiedzieli, że temperatura w tym pomieszczeniu to 20 stopni? Czy tego komputera? Mam nadzieję, że to drugie. Tam te tej najlepszego baserki robiłem w tym roku, a kto nie wie, czy od kilku... O Jezu, aż tak źle jest? Zapytam niebezpiecznie, dlaczego ten boss jest taki okropny. I wanna be the X design. Co masz jeszcze na myśli? W Sylabie jest pożar. Które podejście trwa plus 7 minut. Podejście w sensie, że jeden run podbieg do bossa, czy że sam ma walkę z bossem? Bo jeżeli to drugie, to nie powiedziałbym, że taki boss na przykład miał dużo krótsze walki. Rozumiem. 160 stopni, nice. Mamo, nie martw się, statu będzie wszystko w porządku, a z inne kłamstwa będę ci wmawiał. Boję się zapytać, ile ten boss ma fast i dlaczego chcę iść... Chcę w tej chwili pojechać do roboty i oddać się znajomemu F-16, który mi pożyczył. Szatyki są takie, jak nie da się uniknąć bez wiedzy. O, bardzo niskie cyferki, powinieneś być wygrindowany na maksa i wtedy byś uniknął. Bo tata sam stwierdził, że tam zostaje? Mam literalnie maksowanych. Nie masz maksowanych statów, bo nie wygrindowałeś sobie boosterów wszystkich do statów? Nie masz ekwipunku, który wymagał grindowania 15 godzin? O kurczę. Pan Zapałka jednak kłamał. Dobra, robota, Ellen. Jesteś się dumny? Stopnie słyszę, zacznę śniać się białko. Znaczy, to nie do końca tak działa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo to jest bardziej, że jeżeli temperatura ciała człowieka wynosi 40 stopni, to zacznę śniać się białko, a jednak... Ciało jest w stanie jakoś tam regulować temperaturę, tak? Nawet jeżeli wokół niego jest cieplej niż w nim samym. Bo idąc tą logiką,
Ja, jeżeli ktokolwiek siedziałby w saunie, to by umierali od ścinania w kresie białka. W saunach raczej jest cieplej niż 40 stopni. Weślę Flamemana, żeby podpalił całą sieć. Jeżeli zgasi wszystkie oknie, to pozwolę mu z nim zobaczyć. Jeżeli wygasz, to gasza ognie w Sejlebie. Czemu on w ogóle daje nam takie gierki? Guys, ja nie chcę. Ja już wiem, że ja tego nie chcę robić. Czy ja w ogóle mam na tyle dużo wodnych chipów? I dlaczego nie? Dajcie mi wejść do sieci, bo wszlak mnie trafi z tą muzyką. Danger Music nazywa się Danger Music, bo jest zagrożenie dla mojej kuszu. Jakiś fan Google Mana z Twitchem? Nie mów takich brzydkich rzeczy. A propos, pamiętacie jak mówiłem, że będę Engi? No przynajmniej mogę faktycznie wyrzucić to, tylko i będzie ok. Mamy Lex Style, to prawda? No dobrze, element. Przynajmniej mam względnie dużo meta żeli i bablerów, ok? Względnie. Podkreślam, względnie. Każdy inny był bla. Nieprawda, nie lubię. Ja osobiście nie jestem wielkim fanem ani fire stylu, znaczy hit stylu, ani aqua stylu. Jeżeli ma być szczery. Wolę od nich Elec i Wood. Elec, bo stunujący Buster jest całkiem przydatny, a Wood, bo jego Buster jest silny plus leczenie się na teraźnych panelach. Ale to jest kwestia, że ja generalnie nie jestem jakimś turbo fanem używania Bustera do leczenia. A jednocześnie mam wrażenie, że bardzo rzadko jako tako Elec style trafia na jakąś słabość. Ale to też może jest na zasadzie, że I'm biased. Wood na final bossa fajny. Na final bossa absolutnie najlepsze strategie są Zeta, program Advance. O mój Boże, oni dają mi cheaty. Szkoda. Najgorsze jest to, że w przeciwieństwie do scenariusza tego Plan Pena musimy ugasić wszystkie ognie. Więc well, będzie zabawa. Będzie się działo. A cholera. Myślałem, że się uda więcej tych backtragów. Niestety kontrowanie kanonów jest dość trudne, BFD. Trzeba jakimiś specyficznymi metodami to robić na ogół. Glide mógł być już też. No właśnie, wydaje mi się, że samo to, co napisałeś, już tłumaczy, dlaczego tego nie zrobili. Glide był użyteczny. A na to, jak wszyscy wiemy, zgody nie ma. Muszę się cofnąć o całą lokację, bo było tutaj akurat. Czy ja jestem w stanie jakkolwiek w jedną turę to machnąć? Wyższa matematyka mówi mi, że nie. Byłam za duży rozpierdol w kodach.
To jest chyba najlepsze, co mogę osiągnąć. Chyba, że... Nie, nie jestem. Bo myślałem, że może Stepcross pomoże, ale... Nie ma jak trafić Stepcrossem, żeby jednocześnie trafić tego... Żeby jednocześnie trafić metę. Siła naładowanego też tylko od Customizera. W tej grze tak. Bo w sensie gier zależy od power-upów. Ale to nie jest jedna z tych gier. Oto wirus. Ciekawe, czy z takiego wirusa można dostać Flashmana. O mój Boże, zdech. Nice! To poszło szybciej niż się spodziewałem, jak na to jak narzekałeś. Pali tylko ta wiasę, tak jak robi to normalnie dowolny ognisty atak. Ja nie rozumiem. No, pewnie zaraz mi wyjaśnisz, dlaczego nie rozumiem. Mieszkanie było po jakichś 20 minutach próbowania. 20 minut na bossa w DLC-ku to nie jest jakoś super dużo chyba. A, cholera. Jeszcze do występa? Chyba nie. Dobra. Kim Beef potrafi jeszcze Flashmana zanim przejdzie dalej? A, nie tym razem. Czy rozogranać Fizz do dzbanka? Spoko. Nie wiem, na jest potrzeba, ale powodzenia. Za ciepło tu, powiedział każdy w tej sieci, w której właśnie się znajdujemy. Ja tego problemu nie mam, bo ogólnie u nas jest dość zimno dzisiaj. Nie zgadnę, oczywiście. Jeszcze raz na legalnie w stylu pracowniczym endoskopu jest sak. Nice. Zawsze to zmieniają doświadczenia. Aha, trzymałeś sak, a czemu nie gad? Ha, 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 ha. Czemu ja sobie to robię? Ajo! Zastanawiam się, ile walk potrzeba, żeby dostać się na wystyl. Bo mam wrażenie, że na customie już długo siedzimy. Nie podoba mi się to, co widzę. Okej. Okay. Męcz machowe poza... Nie są aż tak złe. Podkreślenie słowa aż w tym przypadku. Tego nawet nie będę komentował. Najgorsze to, że już trochę się przyzwyczaiłem do tego, jak działa Procon. I teraz jak gram na tych... na Joy-Conach, to ciężej znowu wchodzą. Te około... warstwowe komendy. Jeżeli ktoś zapytał, czemu w takim razie nie gram na Proconie, to odpowiedź jest taka, że się rozładował. A podłączenie kabla wymagałoby za dużo IQ ode mnie. A, chodę.
To chyba jest counter hit? Bench ma mało puzzli, zależy co uznajemy za puzzle takie pese. Najbliżej ma wrażenie, że puzzlą jest chyba ten. Jest chyba... jak się nazywa? Ten postgame, gdzie musimy bić bossów alfa folderami. Extra folderami w sensie. O mój Boże. Puzzle tak jak w dungeonach. No to nie, to rzeczywiście raczej dużo tego nie ma. Przynajmniej trochę z GND-ków kasy powpada. Jeżeli będzie mniej szczęścia oczywiście. Chciałbym, żeby z tych ogni było więcej wolnych chipów. Bo tak to mam wrażenie, że jednak trochę mocno polega na tym, że już dużo znaleźliśmy wcześniej. Olala. Jesteśmy sobie bezpieczni. Bo jak oni spadają na piaskowe panele, to nie mogą nam absolutnie nic zabić. Czy to do nas coś jeszcze będzie? Chyba nie. Jest dobrze, że to obskoczyłem jako pierwsze, I guess. Bo nie wiem, czy wydawało mi się, że scenariusz Playmana ma już te śmieszne rangi w Andenecie, a one ewidentnie będą dopiero później. Czy jest kartka witamitem? One chyba są w następnym scenariuszu dopiero. Dobra, tak. Przydać się może, jeżeli będę chciał jakoś bardzo polować na tego, na Bubblemana, bo podejrzewam, że jakieś rzeczy pokroju Bubbler w... Flashman w Bolta to będzie moja najlepsza opcja. A właśnie kojarzę, że Battle.net Network 3 miał ten problem, że bardzo dużo trzeba było latać. Fajne mnie, bo nie podoba mi się też. A, czyli drugiej strony się przychodzi, okej. Ja wszystko wiem. Dzięki Bogu, że dasz taki dają takie łatwe backtagi na nich. Bo wiem, że jeszcze trochę ich potrzebuję mimo wszystko. A przed trochę mam na myśli niestety trochę dużo. Spróbujmy tak, nie wam będzie. Ale to wyszło lepiej niż myślałem. Gdzie trzeba było iść po odnotowaniu na uszczelkę, chyba w kantorku. Oczywiście, że się nie odpalił. Zwłaszcza, że dzisiaj ktoś tam wspominał o podobnej sytuacji. Znaczy... o, może nie tyle o sytuacji, co o fajnych nauczycielkach. Na pewno nie Becky. To ja chcę też... raczej nie ma o co. Fajne oszyki z twojego hejsu za darmo. A potem taka biedna nauczycielka nie ma czego żyć jak za darmo. Absolutnie nie do życia. To jest samuraju.
Jaka część mnie chce się zapytać, czy ktoś tutaj jest na bieżąco z Oshinokek? Ale nie jestem pewien, czy powinienem. Bo generalnie wszędzie widzę, że ludzie wylewają wiadomo po main na ostatnie chaptery. Jak nic nie wyszło przez ostatnie dwa... No dzisiaj był nowy czat. I teraz takie, a ty przepraszam. Ja i to mówię, no ja aż tak bardzo nie rozumiem, na co ludzie aż tak się oburzają. Ale biorąc pod uwagę, że wchodzimy w etapy dosłownie końca mangi, to poruszanie tego dla ludzi, którzy mogliby chcieć poznać fabułę, to nie jestem pewien, na ile to jest bezpieczne, o tak powiem. Właśnie na kotek. Kurwa, z czym się ludziom kojarzy Oshinoko? Dosłownie tylko kurwa z jednym. Pewnie nie znam się na trumnie Endiego i Lailei, więc... Nawet nie do końca TBH. A mi nie powiem, że w ogóle nie jest poruszany wątek, przy czym biorąc pod uwagę, o jakich postaciach mówimy, to... Zdefiniowanie tego jako kazirodztwa jest dość... trudne. To nie jest bliźniaka i Andrzej i Laila? Jest między nimi 2 lata. To prawie jak bliźnięta, znaczy... Nie no, nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś by tak powiedział. To nie jest taki ten stopnie jak trumna. Boję się w takim razie zapytać, jak wygląda fabuła trumny. Biorąc pod uwagę, co wiem o Oshinokek. O mój Boże, to potajny Baktagi. To nie jest ani ta serwa. Tam nawet fanserwisu nie ma dużo. Znam inną serię, którą rysowała autorka Oshinoko, w sensie może nawet nie tyle autorka. Osoba rysująca mangę Oshinoko, znam inną serię, która dużo bardziej pasowałaby do tej kategorii. Chodzi tylko o relacje? Pretty much. I biorąc pod uwagę, że mówimy też o... No mówię, no, ciężko mi jest to nazwać nawet incestem przez samo to, jakie są relacje między tymi dwiema postaciami. Ja zaraz wracam.
Woshi jest gore pokazane zdecydowanie i to od jakiegoś pierwszego czy któregoś chaptera. I mean, znaczy, gore to może lekka przesada. Teraz jak o tym myślę, ale są sceny, gdzie dość ekstensywnie pokazywane są około zabójstwowe rzeczy, może o tak powiem. Jaki jest setting? Setting to... jakby to ująć... Na pewno jest to taki najnormalniejszy, najzwyczajniejszy świat z jednym drobnym elementem supernaturalnym, jakim jest reinkarnacja. I to jest tylko tyle, co sprawia, że nie jest to takie czyste, prawdziwe życie. Ludziom się umiera... Znaczy, no bo często jest tak, że w anime te śmieci są przedstawiane tak bardzo... mało, szczegółowo, wycinane są jakieś krwinie, krwi i tak dalej, tak? A tutaj, z tego co pamiętam, jest to dość mocno i wprost pokazane. Jeżeli dobrze pamiętam, oczywiście. To jest gorsze niż bliższe uczenie na to pokazywaj. Chciałbym się wypowiedzieć. Ale, well. Kłamałbym twierdząc, że oglądałem Naruto. Bo efektywnie dużo bardziej czytałem Naruto niż jej oglądałem. I wydaje mi się, że Naruto nie miała aż tak wprost przekazanych tych scen. Jedno i drugie się dzieje w tym samym świecie. I mean, biorąc pod uwagę, że to jest praktycznie świat rzeczywisty, no to o to nie trudno. I tak wiem, że chodzi ci o to, że w jednym są postaci drugiego. Ale biorąc też pod uwagę, że jest to ten sam autor, to... Jeżeli myślę, że nie będę tego tak robić, się mylicie. Prędzej bym manga czytał jeszcze anime. Manga wychodzi w Polsce, jeżeli dobrze pamiętam. Ona jest jako moja gwiazda... po polsku? A oczywiście, że przynajmniej to gdzieś trzeba. Limbifo zaraz przychodzą japanofile, którzy narzekają, że to nie oddaje idealnie dwuznaczności tytułu i dlatego powinno się zwolnić tłumacza. Jestem Triggered. A czy jesteś Chrono? Manga kończy się za tydzień. No jeżeli nic nie wypadnie, to tak, manga się kończy za tydzień. Jak oni zakwiatka mi się siada, tym bardziej tej gwiazdy w jednym oku paskudnie to wygląda. To ma uzasadnienie fabularne, jakkolwiek to nie brzmi. Nie znam, że coś czuję. Yep. Zdaję sobie sprawę, że to nie musi być argument wystarczy jako tako. Ale to nie jest tak, że zostało one dane po prostu dlatego, że ten, że komuś się tak podobało. Jak ma to wygląda ładnie, ale jedno paskudnie. Ale jakkolwiek to nie brzmi, to kinda odpowiedziałeś sobie na pytanie, dlaczego jest jak jest. To zdałaby dzieciom mama mogła wrócić. To byłby bardzo ciekawy podpis. What a flame. Fakt, że muszę się przełączać między Engi Change'em i pracem jest bardzo fajną, interaktywną częścią. Cieszę się, że gra każe mi to robić. What a flame, kiedy ktoś się zaczyna oglądać Waltz i komentować się zagania zawodników.
No bo generalnie, jeżeli ktoś zaczyna oglądać jakiś sport i zaczyna komentować, jak zawodnicy grają. Nie chciałem tego drugiego, ale nie będzie. Dobra, czy z drugiej strony coś było? Wydaje mi się, że jeszcze jedną nogę mieliśmy tutaj. Mam nadzieję, że się nie mylę, bo jak się mylę, to stracimy czas niepotrzebnie chyba. To będzie moja scena incestem. O, bo usłyszeli o tej jednej scenie i nagle... O, incest. Zauważyłem, że ludzie bardzo lubią wyrywać jedną rzecz tak jakby i potem tylko do niej się odnosić. Okay. Nie wiem, tak samo ja nie uważałem, żeby Kaguya była jakoś bardzo zepsuta pod tym względem, a ludzie też twierdzą, że ending Kaguya był paskudny, więc... Może jestem za mało krytycznie nastawiony do rzeczy. Think before, ty za mało krytycznie nastawiony, excuse me? Był dobry z jednym wyjątkiem. Boję się zapytać, ale podziel się. Tak, tutaj pewne dwie postacie. Mogę wiedzieć, o co ci chodzi. To jest straszna jedynka, więc potrzebuję więcej. Daj parę. Aha. I teraz można odpalić customizera w trakcie jednej lokacji. Zobaczmy. Sprawdźmy. Przekonajmy się. Headshot, lava stage, mine. Nope. Kolejne opły. Kaguya powiedziałbym, że z czasem jest... Nie jest gorsza, o tak powiem. Nie powiem, że na pewno jest lepsza. Ale ten nie uważam, żeby Kaguya z czasem się psuła. I nie ma też aż tak bardzo tego poczucia, że to jest kółko to samo, powiedzmy, tak jak z niektórymi rzeczami jest. Pamiętam, że było parę takich anime, gdzie obejrzałem sobie na przykład dwa odcinki i widziałem, że przez te dwa odcinki to jest na przykład jakiś, jakaś jedna klisza, która jest kółko powtarzane i przez to mi się kompletnie nie chciało. Było jakieś takie, nie pamiętam teraz tytułu. Takie anime, gdzie do młodego chłopaka przyszła jakaś pokojówka, taka nie wiadomo jaka tajemnicza i w ogóle, i on cały czas mówił jakieś takie rzeczy, które sprawiały, że on, że ona miała jakieś takie dziwne myśli o nim. Chyba będę oglądałem sam, chyba też jakieś dwa odcinki. A tutaj mam wrażenie, że ja mam po prostu tendencję do intensywnego omijania wszelkiej masi szanownych rzeczy. Z początku chciałem powiedzieć, że do omijania hype'owanych rzeczy, ale jednocześnie w Steven ja wszystko lubiłem, więc nawet tego nie mogę powiedzieć. Też chyba to zniknie. Ja akurat to anime lubię, nawet jeżeli ciężko mi się było przyzwyczaić tam na pewno do tego, jak szybko postacie mówiły, bo miałem wrażenie, że to jest, że z jakiegoś powodu tam postacie nie przestają gadać i mówią dużo szybciej niż normalnie by gadały. I było to dla mnie takie kwestia przestawiania się tego, bardziej niż cokolwiek innego.
Tylko mają te 4 jak aby waga. No przecież wiadomo, no też to są gusta i tak dalej. Nie mówię, że to coś złego, że cię nie to dbało, tak? Zresztą nie wiem, czy byłbym w stanie o czymkolwiek powiedzieć, że uważam, że to dziwne, tak? Po prostu komuś nie musi jej bardzo pochwalić ten. Aczkolwiek nie kojarzę, żeby ten drugi sezon jakoś bardzo siadł. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, że miałem podobnie, to Eurocamp chyba. Przy czym to też nie jest na zasadzie, że nie lubiłem trzeciego sezonu Eurocamp. To jakoś tak jak pierwsze dwa sezony Eurocamp były dla mnie takie stuprocentowo comfy, w ogóle tak ten trzeci brakowało mu takiej magii trochę. I nie wiem. Powiem szczerze, że po prostu nie wiem, czego to wynikało. Dobra, to mnie już nie ma. Drugi sezon Grumble. A weź, ja muszę mangę ponadrabiać. W sensie, nawet nie tyle, że po angielsku przeczytać, tylko ja mam na półce parę tomów kupionych. I muszę sobie kupić w końcu te kryknie. Bo to jest absolutne złoto, jeżeli chodzi o komedię. Jej, durkaty przyda się. Spokojnie, jak wyjdziemy z Joki, to w Beach też niestety jest... FPS do używania. I powiem, spieszkę są za... Ale dla mnie podkręcam jakieś 400%. Ja nie byłem jakimś wielkim fanem Shadow sama The Animation. Ja wiem, że to nie jest seria, która próbowała się brać na poważnie, ale wciąż nie potrafiłem się do niej przekonać po prostu. W sensie no, spoko, nie jest zła, nie jest... Jakby to Shin powiedział, nie jest zła dobra wcale. Na pewno jest lepsze niż taki najbardziej kiszowy, stereotypowy jakiś isekai, Power Fantasy czy coś, ale... Też... Może kwestia, że główny bohater do mnie jakoś się za bardzo nie przemawia, jednak on stanowi główną część tej serii. A, tu nic nie ma... Gdzie ja się znam? O mój Boże. To implikuje, że się znam. Gumbo manga. Powiem tak. Ja czytałem po polsku, żeby nie było, tak? I nie czytałem po angielsku, więc nie mam porównania. Custom. I nie zauważyłem, żeby w polskim tłumaczeniu były jakieś problemy. Więc jeżeli o to pytasz, to jak dla mnie, ja mogę z całą pewnością powiedzieć. A jeżeli masz na myśli ogólnie, jako to czy warto mangę, no to... Well, manga jest też nie tak samo nowa jak anime, więc... Przecież no też nie doszedłem jakoś dużo do niż anime, bo jeżeli dobrze pamiętam. Czy ja zobaczę? Mam 10 tom. Musiałbym zobaczyć, do którego tomu doszło ten. Doszło anime. I mówię, zastanawiam się, czy po prostu nie znajdę gdzieś na Empiku, czy w czymś pozostaje w tomiku, których mi brakuje. To wygląda paskudnie. Wtedy niby nie mam zupki kodowej, a niektóre rzeczy wychodzą tak paskudnie. Dwa nie ma. Muszę zobaczyć w sumie, czy ja jestem w stanie już cisnąć.
Bo on mnie zajmował tyle chyba co 2K są 1, tak? Right? Nawet mniej. Well, to jest do wcięcia. I nie wiem, czy to nawet nie jeszcze nie mogę. O, no momenta. Moja legitna strona z legitnymi rzeczami. Shrink, shrink, shrink. Shrink z custom 2. A, dół, góra, dół, L, dół. A, dół, góra, L, dół. Jeszcze raz. A, okay, jeszcze raz. A, dół, góra, dół, L, dół. A, dół, góra, dół, L, dół. Ok. Mam niebezpieczne pytanie. Tak się nie uda. Czyli moi żyje tym dużo dalej niż w pierwszym tomie? Holy fuck. Nie myślałem. Czy ja jestem mistrzem customizera? Oliwka. Backstyle. Nie lubię Backstyle'a. Backstyle jest fajny, jeżeli mamy state'y i możemy na nich polegać. To jest zdanie... ten Robins. Fastgate. No ja wiem, że na walki z Zeusami nie jest potrzebne, ale... Zaszkodzić nie zaszkodzi. O, naprawdę? Nasze zachodzisów. No samo to, że możemy zacząć z 10 czipami jest cholernie silne. Wind gwiazdka. Gdzie jeszcze ognie są? Gdzie ja je przegapiłem? Na jeden. Mam nadzieję, że to ostatni. Szczerą nadzieję, że to ostatni. Kiedyś błąd negatywny z Backstarem nie działał. Sporo błędów negatywnych można kompletnie zignorować przy odpowiednim playstylu. Na przykład większość busterowych bugów da się po prostu olać tak naprawdę. A to są mimo wszystko błędy, które zazwyczaj są najgorsze. Jeżeli akurat chcemy korzystać z Bastera. A, za długo. Zastanawiam się, co jeszcze jest złego. Kojarzę, że ktoś coś wysyłał screeny, że miał buga, przez który dostało gorsze rzeczy po walkach. I to mnie bardzo niepokoi, że wszystkie istnieje. Na the side. Dobra, czy jeszcze ten? Jeszcze beach area. Oh god. Zabierzcie mi tę muzykę. Ale nie jest to najkrótszy lub mojego życia. Ale daleko nie jest. Z
Na szczęście, jak wyjdziemy z plaży, to chyba będziemy mogli PS-a wejść. Nie wiem, czy NG Changer też nie w sumie. Teraz zobaczymy. Nie, no MM4 jest absolutnie szalony, jeżeli chodzi o zapętlowanie swoich utworów. I o to, jak krótkie są te pętle. O tak. Dosłownie kto to projektował tier. Spróbuję najpierw pójść do dwójki, bo... Embassy ma 11 sekund. Jak już mówiłem. Ale jednak. Tak samo spada jakiś, nie wiem, weapon getów czy czegoś, też jest bardzo krótka. To nie przejdę. Shin potrzebuje. Oh my. No dobrze, to poszedłem jednak. Bo zastanawiam się, czy nie zrobiłem tego niepotrzebnie. Librare of Ruina i Gimbus. Śmiałbym się, jakby z takiego enklantera dało się trafić na tego. Na... jak on miał? Na Bubblemana. O, popełniłem ten sam błąd, który wirus czasami robią. Nice. Czemu ja to zrobiłem? Normal. Sam nie umiem używać własnych chipów? That's a new one. Tam się trzeba tepnąć. A teleport był na dole. Teraz mi się skończą metażele. A z tego co pamiętam jest program Advanced Sneak, więc wolałbym ich całych nie zużywać. Hop, hop, hop. Top 25 mili. Z 1000 utworów, które byś chciał tam rzucić. To ale nie ironicznie za 5. Niech zgadnę, tam jest ogień. Ale ognia może tam nie ma, ale... byłem blisko. Najgorsze jest to, że ja czasami jak tak słucham, jak ludzie się odpływają nad niektórymi grami, to sobie myślę, że to nie to bym sobie w nie zagrał, ale ja za cholerę nie miałbym kiedy w nie zagrać. I trochę mi smutno. Coś tam, Sevik narzekający na dokładnie to samo. Tak wiecie, przynajmniej spróbować. Zwłaszcza, że ja mam wrażenie, że jest to gatunku w gier ogólnie, które mnie omija. Wiem, że ludzie sobie zachwalają na przykład te Denty, Silent Hill, których ja nigdy nie tkałem, God of War, których nigdy nie tkałem, Dempsea, które tknąłem kiedyś na parę minut. To jest sporo gier, które mógłbym chcieć zobaczyć, ale zazwyczaj mam po prostu coś innego do ogrania w tym całym czasie.
Przepis jest tak, czy... Tak, chyba będzie lepiej. A, myślałem, że zdążę. Nie będę próbował. Na wielu innych przeciwników mógłbym, na niego mi się zwyczajnie chciało. Ach. Trzeba upside kolejne. Czy to jeszcze jakiś ogień? Chyba nie. Dobra, stąd już chyba mogę wrócić do tej... do... Beach dwójki. Właśnie nie pamiętam nigdy, czy to jest jeden, czy to jest dwójka. Tam i... And I want to fucking die. Wiem, że to wszystko moja wina, ale i tak I want to fucking die. Przez to, że postawiłem o jeden krok za dużo. A mogłeś nie biegać? Naprawdę mogłeś nie biegać. A propos rzeczy, których jeszcze mogłem nie robić. Na przykład nie wrzucać tyle area grabów do folderu. Ja go zabiję tym area grabem. Nie obchodzi mnie to. Firesword N? Firesword Ni? I would never do that. Mam Tiger. Nam? Taki dobry utwór? Takiego dobrego zespołu? Błagam, to jeszcze jest to wszystko. A, wiem, wspominałeś. Rozpływałeś się wręcz. Oczywiście. Best of Linkin Park, wrzucasz chyba teorię meteory i kończysz. O, Linkin Park kończył się na meteorze. Nie byłem. A nie wiem, że w internecie nie byłem, ale... Raczej nie jest odpowiedź na moje pytanie. No, co z tego pamiętam, było całkiem przyjemnym utworem. Au. Dobra, gadaj macz. Hola. Właśnie, już chciałem kwestionować. Udało mi się ugać wszystkie płomienie, gdzie jest flamę. W Andenecie jeszcze. O. Wszystko się palo. Kto by się spodziewał? Przynajmniej masz timer w pewnej fabryce. God God. Kocham 0-1.
Dobra, przejdę tu. I wiecie, co mogę zrobić? Guys. Chyba nie wcisnę obu customów. Zastanawiam się, czy może mi się uda. Ale zabraknie mi jednego miejsca. A nas? Nie, tak też się nie uda. Nie dadę. No, ale mogę cheatnąć jeszcze tego jednego customka dużego. Już nigdy nie będzie już sensny, prawda? Szczerze, to nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że już dosłownie... chyba, że... Siodli w Fandenesie nie było już pomieni, prawda? 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 Mam szczerą nadzieję, że nie. Undershed. Nie miałem miejsca chyba. Zajdę. Czemu nie mogłeś dać żółtego custom z tymi dwoma panami w lewo u góry? Już patrzę. Zobaczę wszelkie rozmyślania. Ale tutaj Undershed, I guess. Mógłbym. I tutaj ten jeden dodatkowy czar... Nie, charge ani wcisnę, bo będzie się grać z programami. Zatowałem. O, speed plus jeden! Na chuj Andynet miałby się palić, bo Flamen stwierdził, że on to pierdoli. A, to jest taki pik, że... O mój Boże. Jeszcze wracam. Jak ten Magic chłop kompozuje. Modle kompostuje, biorąc pod uwagę jakość internetu. Am I right? What am I right? No dobrze. Teraz gdzie ja chcę się dostać, to jest pytanie. Mam pewne podejrzenie, gdzie się chcę dostać. Nie, nie chcę się wylogować. Nie po tym, jak jestem już tutaj.
W Niemdeku pewnie będzie absolutnie nic. Ale 800 zanik w tym momencie to praktycznie jak nic. Tędy i tym długim pasem, który to był. Tym głębiej. Flashman zabije ich obu. Może dostanę jakiś fajny chip. Clueless. Jak już mówiłem, bardzo clueless. Nie dostanę dosłownie chipu. Ja chcę kolekta. Dajcie mi kolekta. Proszę, 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 proszę. Czy ja stąd zgadniałem rzeczy? Ja się zastanawiam. Chyba tak. Jest jedna prosta metoda, żeby sprawdzić, czy zgadniałem stąd rzeczy. Wait a minute. Próbuję ogarnąć mapę, bo tak, jadę na mapie i jak to zwykle bywa, ogarnięcie jej nie jest oczywiste. To też mógłbym iść tu, ale to mi nic nie daje. Nie, nie, spokojnie, ja mam mapy u siebie, jak tego pobrane. To próbuję ogarnąć, gdzie się muszę dostać. Chcę sprawdzić jedną rzecz. Czy to mnie przepuści w ogóle, czy to mnie nie przepuści? Nie, nie jest zablokowane. Oczywiście, że jest zablokowane. A, hell. Okej, czyli tędy nie przejdziemy, czyli tę wrócić. Weź na swoje tendencje 3. W dużym skrócie tłumaczy nam ścieżkę, jaką powinniśmy się oddać do tego. Do Undernetu 3, jeżeli byśmy tego potrzebowali. Czyli co, to się szło tędy na górę. Dlatego to jest dziwne, że do Plantmana nie możemy iść tak długo. Teraz jak o tym myślę. Pomyślałby ktoś, że jeżeli już przeszliśmy scenariusz, to powinniśmy iść. O Boże. O, 3 razy doszło, zapomniałem. A tu się ewidentnie nie da. Dobra, czyli tak, stąd się szło. Będę. Nie widzę samego siebie. Tym bardziej nie widzę samego siebie. Już po to wracałem. O, come on. Dobra, to jeszcze raz. Tędy i tu na dół. Aż tu na dół chyba tylko do tego, do... A, do tego. Do drzwi WoW, za którym jest HP plus 200, wow! Najpotężniejsze HP plus 200 jest fair. Ach, ja wiem, już wiem. Tędy muszę dookoła to obejść. O tak, tędy, dobra. Już wiem, już wiem, już wiem. I to mnie do trójki doprowadzi. Spóki rzeczy się dzieją w internecie.
Jest to siła na tyle potężna, że penetruje mnie do samego wnętrza. Monkes. A to też chyba była dużo prostsza do nawigacji, right? Right? Z tego co widzę jest łatwiej. The Vengeance solo. Czy to nie jest tak, że to jak działa Endurance w tamtej grze sprawia, że solo na nie jest aż takie złe? Czy ja już to pamiętam? Znaczy wiem, że to wciąż narażanie się na jakieś nie takie losowe, ale... Trzęsienie ziemi w moim internecie? Ale tyle było z naszego przodzenia. Co to za potężna siła? Jestem te 5 na pęce. Ja chyba kupowałem na pewno bez pęki, jeżeli dobrze pamiętam. O nie, czy to ten zwyczajny, potężny nawigator? Czy to naprawdę on? Każda jedna była okropna. Oj, tak, tak. Jak to jest być czarmowanym dobrze? Niech tracę. Oczywiście. Czemu tak na serio? Ewidentnie. Nie umiem trafiać. Nowego bossa stoi to. Właśnie, bo widziałem, że ten... Że jakiś DLC-kowy motyw wszedł i się zastanawia odchodzi. Daj mi chwilę. Nie przesadzajmy, ścieżka z tego, z piątki ogólnie jest dobra i powiedziałem, że tylko ten jeden motyw, to mało. Ale opisałeś, że opinia ta ścieżka, a nie opinia ta na ulubionego utworu z Vivi. A to nie do końca to samo. Raczej tak tędy. Przepraszam, że chciałem kasę? Już nie będę. Wow! Dosłownie nie mam pojęcia, czego innego się spodziewałem. Tak, by te wszystkie ognice chipy mieć u Plantmana, to byłby tak dużo szczęśliwsze. Twój stary ziomek więc na zielenie. W początku przeczytałem po prostu twój stary i takie fajne mięt. Czemu ja miałbym to czuć? Ja nie jestem w sieci Mega Mania. Ale
Ładne, pełne ogni miejsce. Ciekawe, co to może być? O kurcze. O, nie da mnie gadać inaczej niż... Chyba czas ugasić cały prawdziwy świat. Tylko najpierw tam mniej przyjemne rzeczy i jebane świeczki. Ja nie mam chyba. To też się już zaraz pożałuję. Okej. Bo ta zasada jest taka, że świeczki generują różne efekty w tej walce. I chyba najlepsze to jest to co on właśnie teraz odpalił. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. A to jest najgorsze, co może być. Wezmę sobie ten miecz na razie. Bo oprócz tych, które już są odpalone, jest jeszcze jedna świeczka. Au. I ta ostatnia świeczka... go... leczy, ale nie jakoś bardzo potężnie, więc... Dobra, jolo. A! Jestem okropny. Najgorsze jest to, że ja słyszałem, że weszło. To jest takie smutne uczucie. Ups. A tutaj musiałem się cofać, bo ten atak trafia szeroko pojęte 7 paneli, czyli tutaj jeden i potem dwie następne kolumny. Ale da. A no już tu wejść może? Czy on mnie... Ja pierdolę. I want to fucking kill myself. Nawet nie będę tego komentował. No, przynajmniej ogarnięcie Flammena nie jest aż takie, że? Czy możemy po prostu... Well, uniknąć? Nie? Okej. Okay. Mamy ważniejsze problemy na głowie. Coś nadchodzi. Albo raczej ktoś. Cześć, rybko. O, chłop przychodzi, kistiluje. O, dosłownie chłop zniknął. Przykro mi, panie zapałko. Czy to nie jest tak, że już go spotkałeś w Mega Manie jakieś przez dwie gry z rzędu? Wyczuwam niesamowitą aurę, która może odbić dosłownie wszystko. No i nie żartują. W tym wypadku mogę się zgodzić z kolegą Basem. Też miałbym dużo wyższe oczekiwania. W każdym razie, jakby się ktoś pytał, to ten on tutaj nie jest w stanie dostawać się bardziej nawet przez taki kreo miał aurę typu gedony, nie gedony. Poison panele, nie poison panele, tego typu rzeczy. Więc jest to walka, której się kompletnie nie da wygrać. I przy okazji jest to jeden z przeciwników, który omija Undershirta. Wiesz, tam Undershirta, whatever. Nigdy nie pamiętam, jaka jest pełna nazwa tego.
Więc nie możemy się znaleźć w sytuacji, w której mamy na przykład Woodstage i Andesheta. To jest akurat miłe ze strony twórców. O kurczę, to ten tajemniczy nawigator, który wcześniej nas tak gonił. Alfa Rebellion. Metal Gear. My sobie nie powiedzieliśmy, jaki szeregowy nawigator sobie poradzi? Dark Aura. Aura potężniejsza niż zwyczajna Life Aura. Innymi słowy, Bas nie może mu nic zrobić. Przekonajmy się. Well, ewidentnie. To działa. Bas powinien wiedzieć, że aury nie stakują obrażeń, więc jak jeden atak nie przeszedł, to drugi też nie powinien. Mam wszystkie cztery te kody. Doskonale. A Bas chce się zemścić na ludziach. O, mechaniki, a fabularnie rzeczy to dwie różne rzeczy. Bardzo duży plot dump. Bas pracuje z Wailim. Kto obudzi się? Alfa, jada, jada. Tetrakody, jada, jada. Czy możemy nie mieć jeden HP w Andernecie? Chyba po mnożna aurę, to może ona inaczej działa. Znaczy, rzucę małym spoiler Lendark. Aura jest gigachipem w Battle Networku 3. Bodajże Blue, jeżeli dobrze pamiętam. I nawigator nie kłamał, mówiąc, że jest silniejsza niż Life Aura, bo blokuje 300. Ataki poniżej 300 obrażeń, nie 200. Także no. To nie jest tak, że kłamał, ale jednocześnie samo to, że mówią, że. O, jeszcze jeden taki atak by mnie wytrzymał, to też trochę bullshit. Dark Aura miała 300. A tu nie istnieje. Nawet nie pamiętam, jaki jest odpowiednik Dark Aura. Czy ten, czy White odpowiednikiem Dark Aura nie jest Serena? Bo nie jestem aż pewien w tej chwili. Wydaje mi się, że tak, ale głowy sobie wciąż nie dam. Jak Dark Aura, to musi być Light Aura. To jeszcze nie BN4+, ok? Od BN4+, można myśleć o takich rzeczach jak podział na Light i Dark rzeczy. Na szczęście jeszcze jesteśmy w tych dobrych, znaczy to. Anyway, na dzisiaj to było na tyle. Skończymy sobie tutaj, zanim pojedziemy. Zobaczcie sobie naszym tato i przepraszam za to, jak zjebani jesteśmy. I widzimy się w weekend na... raczej na Heroesach. Wydaje mi się, że nie przejdę do Metafora. Chyba, że zmienię zdanie i w sobotę będzie Metafor. Jeszcze nie wiem, jeszcze pomyślę. W każdym razie, na dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się, po. Cześć.